Hej, zapraszam Was dzisiaj na makijaż w odcieniach nude. Makijaż nude, czyli tak naprawdę taki, w którym większość z nas czuje się najlepiej. Będę wykorzystywała odcienie brązów, miedzi, złota, bezpieczne kolory ziemi. Jeżeli Was interesuje taki makijaż, to zapraszam do oglądania. Makijaż zacznę oczywiście od nałożenia podkładu, a w tym wypadku dwóch podkładów. Jednym z nich to jest MAC Studio Fix w odcieniu NW25, a drugi to jest dr Irena Eris Pro Vogue Matte Fluid w odcieniu 210 Ivory. Jestem teraz w takim okresie przejściowym, nie jestem ani opalona, ani super blada, więc muszę mieszać ze sobą podkłady tak, żeby uzyskać idealny odcień dla mnie w tym momencie. To są podkłady mocno kryjące, długo utrzymujące się, a na takim efekcie właśnie dzisiaj mi zależy. Beauty Blender, pomieszane podkłady i nakładam. Kolejny etap to oczywiście korektor. Ja dzisiaj mam Liquid Camouflage z Catrice w odcieniu 020 Light Beige. Ponownie Beauty Blender. Tu skrzydełka nosa. Zazwyczaj w tych miejscach skóra jest zaczerwieniona. I tu warto jest nałożyć coś mocniej kryjącego, coś, co będzie się na przykład dłużej utrzymywało, jakiś właśnie kamuflaż albo dobrze kryjący korektor. Jak już mam taką bazę nałożoną na twarz, czyli podkład i korektor, no to oczywiście muszę przypudrować, żeby nic mi nie zjechało w trakcie dnia. Puder Laura Mercier i znowu Beauty Blender. I tutaj moje strategiczne miejsca, czyli broda, nos i czoło. Trochę brwi też oczywiście, żeby później mi się nie ślizgały żadne produkty, które będę nakładała. A teraz wezmę mały pędzelek. Znowu puder i utrwalę korektor pod oczami. Zastanawiałam się, jakie cienie użyć do tego makijażu i tak oglądałam swoje zasoby wszystkich cieni i miałam kilka fajnych pomysłów, ale cały czas wracałam do tej palety, jako że ona ma idealne odcienie właśnie nude. Więc dzisiaj po raz kolejny użyję tej palety do makijażu. Zobaczymy, jak spisze się właśnie w tym temacie. Puchaty pędzelek i najjaśniejszy cień. No i sprawdzi mi się tutaj też to lusterko. I nakładam go wysoko, aż pod brwi. I tutaj wewnętrzne kąciki. Kolejny puchaty pędzelek i odcień aż, czyli chłodny brąz, który powędruje w załamanie powieki i troszkę wyżej. A teraz mniejszy, bardziej precyzyjny pędzelek i odcień Brick. Odcień Brick, czyli taka typowa matowa cegła. I tutaj poniżej trochę bardziej w załamanie. Wjeżdżam tym cieniem Brick, tutaj w linię rzęs. Wracam do tego matowego beżu, Canvas i płaski pędzelek. Zacznę trochę czyścić tutaj zewnętrzny kącik. troszkę wewnętrzny kącik. Woda termalna i malutki pędzelek moczę go, po to, żeby przyciemnić linię rzęs czarnym cieniem. Pamiętam, że ten cień ma bardzo mocny pigment. Fajnie się go nakłada na mokro, dlatego zmoczyłam pędzelek, bo też nie chciałabym, żeby mi się za bardzo osypał na już mój położony podkład. Przyciemniam linię rzęs. Naprawdę wzięłam go tak mało, tak minimalnie, a mam wrażenie, że i tak jest za dużo. Więc czysty, mniejszy pędzelek i rozetrę całość. Zaznaczę teraz dolną powiekę dokładnie tymi samymi cieniami, czyli najpierw aż, później brick. Teraz brwi i rzęsy. Brwi to oczywiście Catrice Brow Definer 030. Makijaż oczu jest już skończony. Pomalowałam również brwi, rzęsy i dokleiłam kilka kępek. W makijażu nude ważne jest, aby zaznaczyć owal twarzy, tak więc bronzer w dłoń, w tym wypadku jest to Benefit Hula i M-Brush 08 i zaznaczam boki twarzy i kości policzkowe. I zastanawiam się nad dwoma różami. Jako że jest lato, kusi mnie taki koralowy odcień, również z Benefitu, ale że jesteśmy w temacie nude, no to bardziej pasuje taki brudny odcień różu, ciemniejszy. No i tak, ale chyba wygra ten. I znowu M-Brush 03. Na koniec trochę rozświetlenia w złotej tonacji, będzie to Lovely Unicorn Eyes. Bardzo lubię ten pigment. Trochę na dłoń, M-Brush 24. I takim zamaszystym ruchem no i oczywiście trochę na dekolt. Ostatni element to oczywiście pomadka, ale zanim ją nałożę, to zneutralizuję trochę kolor swoich ust, ponieważ mam bardzo ciemny pigment na ustach i ciężko jest mi dobrać odpowiedni właśnie odcień nude, taki, żeby wyglądał naturalnie. Nałożę pomadkę, to jest Lasting Finish numer 14 od Rimmela, ale zanim pomadka, no to oczywiście konturówka. To jest satynowa pomadka z lekkim połyskiem, a ja bym chciała, żeby była matowa, więc wezmę teraz odrobinę pudru transparentnego i delikatnie wklepię ten puder w usta. I tak się prezentuje cały makijaż nude z akcentem na oczy. Dziękuję Wam bardzo za dzisiaj i do zobaczenia.